Halo, halo kochani, nic się nie zmienia, jesteśmy dalej, zobaczcie, w przepięknej scenerii, śliczne kwiatki, bardzo zadbany obiekt, jesteśmy na terenie szkoły w Głogowie, na obiekcie sztucznym, rozgrywamy Football Academy Regional League, w tym momencie w grupie Młodzik, zdobywamy doświadczenie, kochani, z rocznikiem 2006 w grze turniejowej dla 2-4. Z numerem 15 biega Gucio w niebieskim trykocie, przegrywamy na razie 2-1, kochani, z ekipą ze Zgorzelca. Zgorzelec, Futbol Akademii Zgorzelec, kochani, jako jedyna akademia dzisiaj tylko ze Zgorzelca. My jesteśmy połączeni, Bolesławiec z Lwówkiem, Legnica z Chojnowem i Polkowice z Głogowem. Także mamy 4 drużyny w stawce, 30 minut rozegra 3 razy każda z drużyn, także 90 minut futbolu, kochani, w naszym piłkarskim doświadczeniu, do naszego piłkarskiego życia dopiszemy w przepięknym majowym dniu. Nie jesteśmy dzisiaj, kochani, na zawodach z naszym Zagłębiem, kochani, dzisiaj jest wolne od grania, w związku z tym gramy, pomagamy naszej drużynie, z którą trenujemy 2 razy w tygodniu, kiedy nie jesteśmy w Lubinie. Jak wiecie, do Lubina mamy spory kawał drogi, jakby kosztuje nas to naprawdę sporo pieniążków. My już od 3 lat uczestniczymy w systemie treningowym Zagłębia. Do systemu dołączył też, kochani, Kudełek. Natomiast jak gdyby przy okazji Gutka treningów, tak się pokłada, że we wtorek czy w środę Kudełek może trenować z trenerem Kwiatkowskim. Także za jednym zamachem, jadąc tu i tu, możemy trenować oba szabełki. Natomiast dzisiaj szabełki z nami na wyprawie. Słuchajcie, i Nadia, Kudełek. Około 100 km mamy do Głogowa z Bolesławca. Dzisiaj tu jesteśmy, jutro tu będziemy. Nie wiem tylko, czy na tym obiekcie, chyba na innym, kochani. Natomiast jutro Kudełek w najmłodszej lidze, również Football Academy Regional League, będzie rozgrywał swoje zawody. Także dzisiaj gra najstarsza grupa rozrywkowa, jutro najmłodsza. Jak widzicie, piłkarski weekend szabełków trwa. Pierwszy mecz przegraliśmy z Legnicą 2-1, przepraszam, 2-0 w Dawniciu. Świetnie. Brawo. Świetnie. Natomiast drużynę naszą z Bolesławca prowadzi trener Sabek. Tak jak mówię, pierwszy mecz z Legnicą przegraliśmy 2-0, kochani. Tak na koniec meczu, kochani, wpadły bramki, także przeszedł Gutek? Nie przeszedł. Tak piętką ekwilibrystycznie niedużo brakło, natomiast zobaczcie, jest po raz kolejny fajnie tutaj nasz obrońca, fajnie tutaj, kochani, wyprzedza, także fajnie, bez pressingu, bez ciśnienia, patrzcie. Och, szkoda tej piłki, mieliśmy chyba przewagę. Brawo, Guciu, powalczył, świetnie. Brawo. Ale zablokowany strzał, kochani, natomiast chyba ręką, mamy rzut karny, tak. To było chyba rzut karny mamy, kochani. Oczywiście są kontrowersje zawsze przy rzucie karnym. No, taka interpretacja pana sędziego, nie umiem zinterpretować. Za daleko widziałem, kochani, możecie zrobić stop klatkę, zobaczyć. Są kontrowersje, kochani, natomiast mamy 11. Słuchajcie, Gutek podniósł rękę do góry, zobaczymy, on będzie wykonawcą, przejdę tutaj, no zobaczmy, bramkarz potężny facet, większy ode mnie, kochani, natomiast pod brzuchem przepuszcza, brawo Guciu, pierwsza debiutująca bramka Gutka w Football Academy Regional League w Młodziku i dla niego pewnie ważna też, brawo Guciu! I ważna dla niego, kochani, dlatego że pierwsza bramka jako 11-latka. Gutek ma pierwsze trafienie. Widziałeś Kudełek karnego? Widziałeś karnego, Kudełek? Widziałeś Kudełek karnego? Och, ty widzisz, przespałeś taki ważny moment meczu. Ale oni się bawią, kochani, niech się bawią. To są dzieciaczki, my tej piłki mamy naprawdę bardzo dużo, także ja się bardzo cieszę, kiedy oni mają możliwość jakby pobawienia się. Czyli wracamy do gry na ten moment. Mamy cały czas, kochani, mecz z Gorzelec, Bolesławiec, Lwówek. Po tym rzucie karnym mamy 2-2. No i
Zobaczymy, czy komuś uda się przeciągnąć linę na tą stronę. Natomiast mówię, ja odnoszę wrażenie, że to jeden z najbardziej wyrównanych meczy. Legnica bardziej chyba jednak przeważała w swoim spotkaniu, natomiast tam mocno chłopcy fizycznie odstawali od naszej drużyny. Natomiast tutaj jakby widzę to mocno wyrównane. Oczywiście nie mówimy o bramkarzu, bo bramkarz jest chyba najwyższy na boisku. Myślę, że jest wyższy również od pana arbitra. Także no, tu pachniało, kochani, faulem, ale chłopak w porę zatrzymał nogę. Natomiast patrzcie, da uderzyć? Nie. Za krótko to wybijamy, kochani. Brawo. Świetnie. I puść. Brawo. Idzie sam na sam chłopak. Bramkarz wyszedł. Lobik. Świetnie. Mamy. Ajajaj, jak niedużo brakło, ale akcja klasa. Brawo, chłopaki. No pięknie. Myślałem, że to będzie gol, kochani. Widział, że bramkarz wyszedł. Próba takiego strzału z daleka. Natomiast, kochani, zobaczmy. Natomiast, kochani, no mecz cały czas remisowy. Cały czas mamy 2-2. Ach, kochani, no na takich bramkarzy ten strzał, kochani, musiałby lecieć dokładnie, idealnie gdzieś tam pod okolice okna i to po długim, tam gdzie bramkarza nie ma, dlatego że, tak jak mówię, bramkarz najwyższy na boisku chyba, nie? Chyba od sędziego wyższy i od całej reszty. No, mają warunki chłopaki, także... Panie sędzio, zastanawiamy się, czy bramkarz wyższy od pana. Może nie, może podobne macie warunki. Chyba wyższy troszkę, nie? W każdym bądź razie, no, fajne warunki ma chłopak, naprawdę. Jeżeli to jest jego pasja, to jakby od Bozi dostał sporo. Natomiast całą resztę musi sobie wypracować. Na razie mamy, kochani, 2-2 i około 8 minut do końca spotkania. Pięknie ćwierkają ptaszki, kochani, no kocham tą porę roku. Naprawdę ładuję akumulatory, dlatego że mówię, taki mocno depresyjny ten ostatni mój czas. No takie troszkę zagranie, kochani, zobaczcie, z pogranicza. No całe szczęście jest asekuracja. Dobra piła, dobra piła. Bramkarz fajnie, czujnie na przedpolu. Gutek tą piłę dostaje jako return. Brawo, powtarza. No, zobaczcie. Chłopczyk z numerem 9, jak połowę tutaj stopera z drużyny ze Zgorzelca. No, tak jak mówię, no tu mają prawo grać chłopcy 2004. Słuchajcie, 2004 to jest rok taki mocny, w sensie wyciąga do góry bardzo. Kto ma dostać wzrost, to najczęściej wtedy odpala jak armata, ale niekoniecznie. Ja bardzo długo nie chciałem urosnąć, także ja dopiero w zawodówce, kochani, po szkole podstawowej zacząłem rosnąć. Także myślę, że kudeł moje geny dostał, kudełek będzie długo filigranowy. To pewnie ułatwi mocno pracę na boisku, szczególnie tą niziutko na nóżkach, tą pomiędzy. Natomiast słuchajcie, no kochani, widać już małe zmęczenie po chłopcach. Oni grają w tej chwili około 60 minut. Zgorzelec ma dopiero pierwszy mecz za sobą, także oni mają w tej chwili 30 minut. Brawo, ładnie go zgubił. Ach, kochani, z kreta chyba tutaj zaliczył Gutek, czyli patrzcie. Brawo, teraz chłopak go uprzedził, mamy rzut rożny. Natomiast no, gdyby tego nie zrobił, myślę, piłka szłaby w tej chwili w stronę światło bramki. A tam już może być wszystko. A tak jest, czas się zawsze ustawić, kochani. Bramkarz jest, paruje to, ale piła wraca. Uff, niebezpiecznie, bo na środek wraca. Ale wychodzimy z tego, wychodzimy z tego. Zobaczcie. Patrzcie. No, wychodziliśmy z tą piłką, natomiast ta piłka wróciła do nas niebezpiecznie na pole karne. Patrzcie, numer 6 czeka na piłę. Kolega drugi zrezygnował z podania, wybrał formę strzału. Okazało się, że to dla nas lepiej.
Teraz z prawej piękna piła. No. Na to boisko to są troszkę za mocne guciopiły. Boisko jednak nie jest pełnowymiarowe, czyli jakby jesteśmy w okolicach środka. Jest to dużo większe od Orlika, ale jednak sporo mniejsze od normalnego boiska, nawet z bramkami na szesnastkach. Także w tej chwili, kochani, mamy sytuację taką, że te piły Gutka są trochę za głębokie na tym obiekcie, ale są fajne i kąśliwe, które z nich może w końcu gdzieś się tam zatrzyma przy nodze któregoś z naszych napastników. Gutek w środku rozgrywa fajne zawody, fajnie się komponuje do drużyny. Mieliśmy też próby strzału z dalszej odległości, były próby dribblingu. No ja osobiście bardziej na takie rzeczy zwracam uwagę, także mówię, wynik jest rzeczą bardzo ważną dla was kibiców, dla nas, dla nich jako dla zawodników. Natomiast ja jakby tu staram się też jeszcze przyglądać bardzo indywidualnie, kochani, na grę poszczególną Gutka. Oczywiście, słuchajcie, nie muszę być obiektywny i nie staram się być. Mało tego, nie szukam powodów do krytyki, bo to jest rola trenera. Ja szukam, kochani, właśnie czegoś pozytywnego, żeby pochwalić, żeby nagrodzić w postaci, nie wiem, patrzcie, to będzie gol, ale chłopak ładnie się, patrzcie, ajajaj, no pachniało tu golem. Pachniało golem, kochani, natomiast wychodzimy z tej sytuacji. Do końca około 4 minuty mecz cały czas remisowy. Przypominam, że 4 minuty przed końcem remisowaliśmy też bezbramkowo z Legnicą. Natomiast coś tam na koniec nie poszło i dostaliśmy bardzo szybciutkie dwie bramki, z czego mówię, jedną z takiego naszego indywidualnego błędu, drugą z błędu po naszym rozegraniu z autu. Natomiast no, rozegranie z autu, kochani, to troszkę przypomina takie początkowe próby wyprowadzania piłki przez bramkarzy w tych młodszych kategoriach wiekowych, gdzie z wyprowadzania wpada 80% bramek, czyli ale mimo wszystko z uporem maniaka trzeba wyprowadzać, trzeba się uczyć, trzeba te bramki tracić, bo kiedy się nauczyć. Fajnie próbował chłopak zrobić, obrońca się nie dał. Może nie obrońca, ale osoba, która broniła. Do niego chyba. Gutek zamykał szeroko, ale chłopak się spalił, kochani, no, miał szansę. Natomiast Gutek od chłopaka odbiegał, czyli szedł w światło bramki odcinać strzał albo dośrodkowanie. Natomiast no, chłopak nie ścinał do tej bramki i to nas chyba uratowało w tej sytuacji. Także mamy jeszcze około 3-4 minut do końca spotkania. Znowu piękna piła prostopadła i tak jak mówiłem, że któraś w końcu dojdzie i ta dochodzi, patrzcie, dochodzi, tak, po przebitce z bramkarzem, patrzcie. Który to jest taka już mecz? Ach, bramkarz paruje na rzut rożny, no, to jest Myszko, to no, fajny chłopak jest, tak, świetnie się, ma warunki, fajnie się ustawia, no, zresztą powiem ci, ten z Legnicy też taki chłopak, no, mają mocne punkty. W myśl zasady budujemy od tyłu, kochani, no, mają naprawdę bardzo solidne fundamenty. Ale taka prawda, kochani, defensywa, bramkarz to jest jakby chyba podstawą gry w piłkę nożną, kochani, dlatego że można strzelać bramek dużo, natomiast jeżeli więcej się będzie tracić, to słabo to wychodzi. No, zobaczcie, jeszcze lideruje, widzę, zarządza chłopakami bramkarz, czyli podpowiada, kto. Ładnie wyszedł z tego i piła prostopadła znowu, ale nikt jej nie przeczytał. Szkoda. Szkoda, ale bardzo ładne to było. Cały czas 2-2, nie? Słuchajcie, no mamy cały czas, kochani, 2-2. Myślę, że z gospodarzem będzie nam ciężko grać. Zobaczcie, gospodarz też fizycznie wysokie chłopaki. 17-18, no to chłopaki, kochani, którzy są wysocy bardzo. Zobaczymy, w jakiej części boiska będą pracować. Czy będzie trudniej obrońcom, czy trudniej będzie napastnikom. Natomiast na ten mecz was zaproszę, oczywiście będą jeszcze dwie części, bo jak wiecie, mecz jest jeden 30-minutowy, ale my zapisujemy to dla was w dwóch 15-minutowych częściach. Także jutro jesteśmy ponownie w Głogowie, natomiast jutro w Głogowie bawi się Kudełek.
Patrzcie. Fajnie, przez środek. Brawo. Świetnie. Czekajcie, muszę podejść bliżej, bo chłopcy tutaj już na swój mecz przyszli. Legnica będzie grała, Legnica Chojnów będzie grała z Polkowicami. Z Polkowicami i Głogowem, bo tak są od środki połączone. Natomiast to już końcówka. Pan sędzia patrzy na gwizdek. Zobaczcie. I... Ach, wyłapał mu to, szło w okno, brawo, blisko było. Ej, zobaczcie, żeby to gol nie był. Nie ma gola z tego, słuchajcie, także... Ale wyłapał, szło w okno, fajny bramkarz duży, dlatego. Natomiast piłę widzieliśmy w tym strzale na koniec, Gutek pompował w okno. Kochani, do zobaczenia na kolejnym meczu. Kolejnym, który już za 30 minut, także w tej chwili trzymajcie się cieplutko, za chwileczkę się widzimy.